Witamy, witamy serdecznie tutaj zgromadzonych. Witamy wszystkich na Rybomanii. Staszkiewicz Sebastian, Fundacja Ratuj Ryby oraz Andrzej Kapusta, Instytut Rybactwa Śródlądowego. Zapraszamy jeszcze tutaj wszystkich na prelekcję dotyczącą projektu sumowego. Ja mam na imię Sebastian, jestem z Fundacji Ratuj Ryby. Fundacja organizuje około 100 wydarzeń rocznie związanych z edukacją dzieci, z pomocą środowisku, poprzez zarybienie rzeki Warty w milion ryb, sprzątamy ją całą, 50 tysięcy dzieci wyedukowanych, 100 projektów rocznie. Serdecznie zapraszam do zapoznania się z działalnością. A dzisiaj chciałbym przedstawić Wam niesłychany, pierwszy, jedyny taki projekt w Polsce, który wymaga oczywiście poświęcenia wędkarzy, którzy są zainteresowani. I tutaj razem z panem Andrzejem Kapustą z Instytutu Rybactwa Śródlądowego chcieliśmy Wam przedstawić, na czym on polega. Żeby zrozumieć te elementy ryb, puścimy na chwileczkę 5 minut filmu dotyczącego śledzenia jeziotrów. Bardzo proszę. On już jest. W zeszłym roku udało się skutecznie, oprócz zarybień kilku innych rzek, Drwęcy, Wisły, Odry, również zarybić rzekę Wartę, jeziotra Ostronosego. W projekcie restytucji tego wyginionego gatunku, w projekcie HELCOM, projekt HELCOM zrzesza wszystkie kraje nadbałtyckie, a Polska, nie wiem czy wiecie, ma niesłychane sukcesy, bo jako jedyni na świecie zdołaliśmy, Instytut Rybactwa Śródlądowego zdołał od wylęgu, od zasadzie ikry doprowadzić tą rybę do dojrzałości płciowej, czyli przez kilkanaście lat, 6 razy dziennie ich dzielący musieli karmić tą rybę, żeby osiągnęła dojrzałość płciową. I jako jedyni na świecie i pierwsi naukowcy z Instytutu Rybactwa Śródlądowego rozmnożyli tą rybę i maluchy z tego tarła zasilają od tamtej pory nasze rzeki w Polsce. Ryba wędruje do morza. Tutaj akurat są przebitki, jak wpuściliśmy rybę do Uniejowa. No i moim zadaniem było śledzenie tych ryb przez całą rzekę Wartę, odprowadzenie tych ryb do Odry. Jako ciekawostkę, ciekawą, ale też fajną, mogę powiedzieć, że wszystkie ryby wpuszczone do Uniejowa nie tylko przeszły Wartę, ale przeszły Odrę. Zatrucie nie dotknęło na szczęście tych konkretnych ryb. No i teraz sobie pływają w morzu. Tutaj kilka wytłumaczę operacji. To jest automatyczny receiver, który szczytuje rybę, która przez niego przepłynie. Dobrze ustawiony taki automatyczny odbiornik potrafi szczytać z pół kilometra taką rybę. No i tu rejestrowane były ryby zarówno na automatycznym odbiorniku, jak i podczas dryfu przez całą rzekę Wartę. Teraz natomiast chciałbym serdecznie Was zaprosić do projektu sumowego. Namawiałem, w zasadzie nie musiałem namawiać naukowców, bo naukowcy są w blokach startowych, jeżeli chodzi o tego typu projekty. Pomysł polega na tym, żeby zaczipować 10 minimum sumów w rzece Warcie. Chcemy zaprosić do tego przedsięwzięcia sumiarzy, ludzi, którzy lubią, potrafią mówić te ryby, albo czegoś ciekawego chcą się dowiedzieć na miejscu. W weekend od 8 do 10 września zapraszamy na odcinek od Środy Wielkopolskiej do Puszczykowa. To jest bardzo dobre miejsce. Może pokażemy drugi film tutaj. Konsola, przepraszam. Zobaczcie, jakie to jest ciekawe miejsce, bo Warta w tym miejscu jest połączona z takim starorzeczem. Dla mnie jest to jedna z największych wylęgarni tutaj na odcinku, między Poznaniem, powiedzmy sobie, a Sierakowem wręcz, albo nawet wcześniej. Tam zgromadzą się ryby, jest to też czasowo odcinek zamknięty, ale oprócz tej całej Święconki, bo taką ma nazwę, cała charakterystyka tej rzeki jest bardzo dobra. Wyciąganych jest na tym odcinku około, no powiedzmy sobie, od 50 do 100 sumów w sezonie. Trafiają się od tam metr, wiadomo, 10-20 do ponad 2-metrowych ryb. I chcemy Was zaprosić do projektu, który będzie polegał na tym, że złowione sumy podzielimy na dwie partie.
jedna partia tych sumów będzie zaczipowana i od razu wypuszczona do wody, a druga część sumów przeczeka, tak jak czasami to robimy wędkarze, do następnego dnia, żeby ewentualnie zrobić rano zdjęcie, i także wypuścimy je następnego dnia do wody, sprawdzając przy okazji tego projektu, zaraz powiem, co jeszcze możemy sprawdzić, ale pierwszą rzecz, którą możemy sprawdzić, to jest wpływ przetrzymania tej ryby przez noc, w zależności od warunków oczywiście atmosferycznych, bo mają one bardzo duże znaczenie, na to, czy faktycznie ryba od razu powinna być wypuszczona, czy to przetrzymanie, w zależności od warunków, które też będziemy mieli określone, jakiś ma wpływ na żywotność tej ryby. To jest jedna rzecz, którą możemy sprawdzić. Ale słuchajcie, no jeszcze tego nie było, bo możemy dokładnie sprawdzić, ile kilometrów czy metrów pokonuje sum za żarciem, czyli za tym przysłowiowym swoim pokarmem. Możemy sprawdzić, w jakiej odległości ma tarło i w jakiej odległości od tego tarła ma miejsce do żerowania. Czy to jest duża odległość, czy on wybiera sobie te odcinki, że tu ma blisko i od razu, jeżeli warunki na to pozwolą, to blisko tego miejsca tarłowego żeruje. Możemy sprawdzić, jaki wpływ ma ta przysłowiowa zwyżka. Kto łowił sumy, wie, że jak idzie wysoka woda, to coś z tą rybą jest, że po prostu dostaje przysłowiowego kociokwiku i jest bardzo dużo brań. Czy to możemy sprawdzić wręcz, jaki ma związek żerowanie i zachowanie suma na fazie księżyca. Też doskonale sobie zdajemy sprawę, że węgorze nie bez przyczyny wszystkie naraz płyną w kierunku Morza Saragosowego z różnych stron świata. Odbierają ten sygnał między innymi od takich rzeczy, że tak się wyrażę. Co jeszcze możemy sprawdzić? Porównać w ogóle wiosnę do wiosny, lato do lata, zimę do zimy, bo nadajniki, które chcemy zamontować, będą działały 2 lata, czyli będziemy wiedzieć dokładnie, na jakim odcinku ta ryba przebywa. Możemy ustawić automatyczne receivery w odcinku 100 km. Będziemy wiedzieli, czy ryba przepłynie, wtedy ten automatyczny receiver odbierze sygnał od tej ryby. Będziemy ją szukać, w jakim celu popłynęła dalej. A jeżeli nie przepłynie, to badając ten odcinek między tymi automatycznymi receiverami, będziemy dokładnie wiedzieć, czy sum złowiony z nadajnikiem czasami nie pływa już w wannie u kogoś lub też nie jest usmażony, bo nie będzie po prostu tego nadajnika w wodzie. Nie wiem jeszcze, co możemy sprawdzić. Dużo rzeczy. Nie wszystko sobie w głowie jeszcze zapamiętałem. Ale chciałbym oddać głos tutaj doktorowi, panu Andrzejowi Kapuście z Instytutu Rybactwa Śródlądowego, który opowie wam, jaki rodzaj nadajników może być zastosowany i po co w ogóle badamy w ten sposób rybę, jakie wnioski możemy inne wyciągnąć z takich badań. Przedstawiam wam pana Andrzeja Kapustę z Instytutu Rybactwa Śródlądowego z Olsztyna. Dzień dobry. Sebastian wszystko już powiedział, więc tak naprawdę niewiele mogę dodać. Telemetrią zajmuję się od lat 16. Badaliśmy wiele gatunków ryb. Sum też mamy pewne doświadczenia z sumami. Sum jest fantastyczną rybą. Wykazuje szereg zachowań, które są zupełnie inne niż nasze inne gatunki. Sumy potrafią zimować grupowo w określonych miejscach, tak? Sebastian opowiadał o pewnych elementach biologii życiowej. Możemy poznać, w jaki sposób sumy ustalają swoją hierarchię socjalną, jakie są ich wybierane przez nie siedliska, bo to jest najważniejsze. Wydaje mi się, że najważniejszym elementem takiego projektu sumowego jest nauka obywatelska, czyli włączenie nieprofesjonalistów, ponieważ ja się zajmuję zawodowo rybami, Sebastian zawodowo zajmuje się edukacją i połączenie naszych sił do tego, żeby zrobić projekt, który zwiększy naszą wiedzę na temat tych ryb. Tak? Sumy są gatunkami, wiecie doskonale, tak, że jest to ryba drapieżna, więc ona ma kluczowy wpływ na funkcjonowanie ekosystemów. Ona przede wszystkim może kształtować chociażby strukturę ichtiofauny. W ostatnich latach nie mają zbyt dobrej opinii sumy. Wiele miejsc jest takich, gdzie uważane są, że doprowadzają do zmian struktury, że tutaj wczoraj słyszałem, że są miejsca, gdzie występują tylko sumy i duże karpie, tak?
Mówiąc szczerze, literatura naukowa nie bardzo to potwierdza. Nasze badania też nie znaleźliśmy takiego ani jednego miejsca, które jest jakimś małym łowiskiem, żeby były tylko w wodzie sumy i karpie, tak? Więc chcemy to zweryfikować, chcemy sprawdzić, poznać sumy. Co robią sumy? Gdzie się przemieszczają? W jaki sposób zmienia się ich cykl w ciągu doby, ale też w ciągu roku? Tak jak powiedział Sebastian, potrzebne jest rozpoznanie tarnisk, potrzebne jest rozpoznanie, jaki jest wpływ wędkarstwa na sumy, bo rozumiem, że tutaj mamy do czynienia z wędkarzami, którzy są nastawieni na łowienie dużych sumów, rekordowych osobników. Chcieliby je pewnie wypuszczać. Jeżeli wypuszczamy ryby, to powinniśmy je wypuszczać w sposób bezpieczny dla tych ryb. Czy takie przetrzymywanie do rana, żeby w słońcu zrobić zdjęcie albo nagrać film, czy jest dla tych ryb bezpieczne? Ja nie łowię sumu, więc nie wiem tego. Dla mnie to było interesujące, żebyśmy wiedzieli, co się z nimi dzieje, czy one faktycznie po wypuszczeniu wracają w to same miejsce, gdzie były złowione, czy są żywe i czy można je powtórnie łowić. Z racji tego, że planujemy te badania na dosyć płytkiej rzece, małej rzece, to zaproponowałem, żeby to były badania radiowe, ponieważ mamy kilka technik telemetrycznych, od takich małych, prostych nadajników, które wymagają zewnętrznego źródła energii, po nadajniki, które mają energię w postaci baterii, to przyczepione są do sumy. Więc tutaj Sebastian pokazuje najprostsze radio, ono ma pewien zakres częstotliwości, antenę typu Yagi i dzięki temu można bardzo precyzyjnie znaleźć rybę, tak? Albo nadajnik. Bo czasami znajdujemy nie rybę, tylko nadajnik. Nadajniki, tak jak mówił, czasami są w śmietnikach, czasami ryby są gdzieś w zbiornikach z wodą koło domu. Ale albo ryby, nadajnik nadaje z wioski. Z różnych miejsc nadaje. Ale generalnie taka antena, w taki sposób nie trzymamy jej nigdy, ponieważ tak nie znajdziemy. To jest antena kierunkowa, tak? Czyli w ten sposób możemy, przemieszczając się, możemy ustalić, skąd nadaje ryba i przemieszczając się w kilka miejsc, łatwo jest przez triangulację odnaleźć. Jest na tyle precyzyjny system, to jest bardzo proste, są bardziej skomplikowane urządzenia, ale system pozwala na regulację siły sygnału, odbioru i to pozwala co do metra ustalić miejsce. Bardzo często, jeżeli mamy na taką czas albo potrzebę, jak w przypadku jesiotrów, to odszukiwaliśmy jesiotry w rzece, po prostu wypuszczaliśmy je do Wisłoki i chcieliśmy odnaleźć, żeby wiedzieć dokładnie, czy ta ryba żyje oraz czy jest między kamieniami, czy pod drzewem, tak? Więc tylko kwestia czasu i odnalezienie. Podejrzewam, że duże sumy, bo jakby to trzeba powiedzieć, że celujemy w duże sumy, tak? Że duże sumy pewnie będą wybierały jakieś miejsca głębokie, nie będzie tak łatwo tam zajrzeć, ale z brzegu czy z łodzi będzie bardzo łatwo je odnaleźć. Nie jest to zbyt skomplikowane, proste przeszkolenie sprawia, że każdy może poszukiwać ryb. Trudniejsze jest montaż nadajników. Część nadajników wymaga uśpienia ryby, my to nazywamy anestezją. Operację, która sprawia, że montujemy taki nadajnik do jamy ciała, tak? Czyli robimy nacięcie, tam zaszywamy taki nadajnik. Tutaj planujemy, żeby te nadajniki były zewnętrzne, przyczepione do płetwy. Radiowa metoda o tyle jest, tutaj dopowiem, ciekawa, że przy płytkiej rzece, tak, dobrze mówię, można zastosować właśnie telemetrię radiową i wtedy nie muszę, tak jak wcześniej widzieliśmy na filmie, tylko i wyłącznie motorówką z zanurzonym odbiornikiem szczytywać nadajniki hydroakustyczne, takie jak były zastosowane przy jeziorze. One są po to zastosowane, że jak będzie głębsza woda, no to już niestety radiówka może nie dosięgnąć takiej ryby. No ale już w ogóle jak wpłynie do środowiska morskiego, no to szukaj wiatru w polu. Ale przy takiej rzece, która ma średnią głębokość w sezonie, powiedzmy sobie 1,20 m, niektóre dołki mają powyżej 2 metrów, śmiało, nawet przejeżdżając się rowerem, można szczytać te ryby, czy spacerując z psem, z taką właśnie aparaturą, także można szczytać te ryby.
Znaczy, to może wyjaśnię, że metoda hydroakustyczna, to co było na jej siodrach pokazane, sygnał rozprowadza się tylko pod wodą. W przypadku metody radiowej sygnał pod wodą ma bardzo krótki zasięg, on wydostaje się nad powierzchnię wody i wtedy rozchodzi się w atmosferze, nad wodą. Tak? I zasięg takiego nadajnika zależy od wielu czynników, głównie od siły baterii, tak? Bo to jest wszystko programowalne, nadajniki mogą mieć wiele różnych funkcji, możemy poznać, czy ryba jest martwa z daleka, nie musimy ryby znaleźć, nadajnik może przysłać nam taką informację. Możemy mieć nadajnik, który będzie pokazywał funkcję temperatury, czyli w jakiej temperaturze jest woda, albo czy ryba jest aktywna, czy płynie. Nadajniki mogą też mieć funkcję rejestratora. Może rejestrować pewien pewną aktywność, na przykład przez jakiś czas, godzinę, i później wysyłać tę informację, żeby sprawdzić, żeby powiedzieć nam, co ryba przez ten czas robiła, czyli najczęściej jak się przemieszczała, albo na jakiej była głębokości. Ale metoda radiowa to wody płytkie i słodkowodne, a hydroakustyczna to głębokie i morskie. W morzu, gdzie jest duże zasolenie, sygnał radiowy po prostu jest bardzo mocno tłumiony i on nie przemieszcza się. Z kilku metrów już nie jest w stanie wydostać się na powierzchnię wody. Więc gdyby ktoś planował takie badania telemetryczne, to musi uwzględnić środowisko, gdzie to jest robione i wykorzystać te możliwości. Producenci już dzisiaj są tak zaawansowani, że jest dostępnych bardzo dużo różnych opcji, pozwalających na poznanie wielu fascynujących elementów życia ryb. Tak? Ja jak zacząłem się zajmować telemetrią, to mówiąc szczerze, to mi otworzyło bardzo oczy. Tak? Ja łowiłem szczupaki, a teraz okazało się, że te szczupaki najczęściej zachowują się inaczej, niż nam się wyobraża. Dopiero znając zachowania szczupaków po telemetrii, skojarzyłem sobie, dlaczego czasami łowiłem te ryby, a innym razem nie. Bez względu na to, jaka jest to metoda telemetryczna, to ona dużo bardziej pozwala nam poznanie zachowań ryb. Teraz prowadzimy takie badania na troci, na inie. Gdzieś tam mamy zdjęcia z tego wszystkiego. To zupełnie zmienia podejście do samego. Gdybym łowił trocie, to mówiąc szczerze, bym po jednym sezonie badań telemetrycznych wiedział, gdzie chodzić. Tak? Prawdopodobnie wędkarzom może to zajmować wiele lat, sezonów, prób i błędów, łowienia albo niełowienia. Kto łowi, ten pewnie wie. Metoda telemetryczna pozwala na znalezienie ryby i powiedzenia, gdzie ona w danym momencie jest, tak? W jakiej części rzeki, na którym odcinku wręcz. Projekt jest o tyle jeszcze ciekawy dla łowców, dla sumiarzy, że łowca, który złowi tego suma, albo darczyńca, który zakupi nadajnik, niestety jest to projekt społeczny, więc wszystko zależy od tego, czy będą chętni do złowienia tych sumów, po pierwsze, i po drugie, czy Fundacja Ratuj Ryby zbierze środki na zakup nadajników, które już w zasadzie za ponad miesiąc powinniśmy sprowadzać albo ze Stanów Zjednoczonych, albo z Hiszpanii. Ale niesamowitą ciekawostką jest to, i ciekawe, że jak łowca złowi tego suma, to on będzie miał pełne informacje o tej konkretnej rybie. Będzie sobie mógł go nazwać, to będzie jego adoptowany tak zwany sum. Jeżeli będzie chciał się wybrać na rzekę za miesiąc, za dwa, za pół roku, za rok i powie mi, że się wybiera, to ja wcześniej sprawdzę mu dokładnie miejsce przebywania tego suma. I powiem, tutaj proszę mówić. Dobrze by było, idealnie wręcz by było, gdyby wręcz złowił tego suma. Wtedy sprawdzimy przyrost naturalny w tej rzece i tak dalej. Będziemy wiedzieli, gdzie ona wcześniej podróżowała, tak? Czy została w miejscu, czy faktycznie tylko natarło, poszła i wróciła. Czy te sumy wszystkie zimują w tej słynnej Święcące, co jest też przypuszczeniem. I osobiście kontroluję ten odcinek rzeki od 15 lat i mam pewne przypuszczenia, które też chciałbym sprawdzić oczywiście, więc dużo ciekawych rzeczy, ale przede wszystkim ciekawe jest to, że łowca, który złowi tego suma, będzie miał informacje, które nie będą mieli inni. Bo nie chcemy mówić wszystkim publicznie, że proszę bardzo, tu dzisiaj jest ten sum i za następnego dnia nie będzie tam miejsca nad brzegiem, tylko po prostu będzie tą informację miał łowca, a cała masa innych informacji będzie publicznie przekazywana przez media społecznościowe. Są może jakieś pytania? Mówicie sumy? Tak? Ciekawy projekt dla Was? Mało tutaj jest osób i tak dalej. Rozumiem, że mało
że jeszcze nie do wszystkich dotarła informacja, dlatego nagrywamy ten film i puścimy go również w eter. Słuchajcie, to jest przełomowy jakby projekt. Wszystkich zachęcamy do tego, żeby oprócz tego, żeby w ogóle łowić, zastanowić się nad tym środowiskiem, nad tym ekosystemem, pomóc troszeczkę temu środowisku. Dzisiaj wszyscy wymagamy od albo związku wędkarskiego, albo koła, albo okręgu, albo tutaj instytucji naukowych, żeby tych ryb było więcej, a to natura rodzi ryby, a my tej naturze możemy pomóc albo przeszkodzić w tym, żeby ich było więcej, naprawdę. Więc wszystkie działania wokół środowiska niesamowicie wpływają na bioróżnorodność i liczebność ryb w tym łowisku. Jak ja sobie przypomnę, jak zatruwali rzekę Wartę i objąłem tą rzekę takim patronatem, żal mi się zrobiło, też tutaj mieszkam, nie łowię na rzece Warcie, wręcz się urodziłem nad nią, ale przestałem jakby korzystać z niej jako wędkarz. Zarybiliśmy tą rzekę w 1 000 000 ryb. Od 9 lat jest akcja sprzątania rzeki Warte całej, 800 km w jeden dzień. Około 200 gniazd mamy podbudowanych w tej chwili dla sandaczy. Kontrolujemy tą rzekę, monitorujemy, wyciągamy butelki z niej, z dna rzeki wyciągamy butelki z centrum miasta. W 1,5 godziny 30 osób potrafi wyciągnąć, przepraszam, w 3 godziny 30 osób potrafi wyciągnąć 1,5 tony butelek, te, które zaraz zatonęły. Zbieramy je do pałki w ilości 50-30 tysięcy sztuk w jednej takiej imprezie. Także to ma potężne znaczenie, ale do czego zmierzam? I takie 400 działań dla tej rzeki w zeszłym roku potwierdzą każdy, kto łowi na Warcie, przyniosły taki efekt, że tych ryb naprawdę na dzień dzisiejszy jest więcej niż przed zatruciem. 5-kilogramowe brzany nie są problemem, jeżeli ktoś umie łowić brzanę. Sumy, tutaj widzieliśmy też sumiarzy, ponad 2-metrowe sumy wyciągali. Około setki na tym odcinku jest wyciąganych tych sumów. 30 sandaczy za wyjściem w jednym dniu złowienie, owszem, no, nie mających tych 40 cm, ale już wiemy, że skuteczne tarliska właśnie przyczyniły się do wzrostu tej średniej populacji. To wszystko naprawdę działa, a my zachęcamy do tego, żeby się zainteresować tymi działaniami i coś od siebie zrobić, zanim chociaż 1% tego, co się bierze od tej wody. Niech to będzie taką puentą, chyba że tutaj Andrzej jeszcze chce spuentować. W tle jest nasz film, tylko pokażę. Co prawda na razie gadamy, ale zachęcamy do YouTube'a Ratuj Ryby. Tam są w tym konkretnym filmie pokazane wszystkie rodzaje nadajników i opisane, do czego służą, do jakich badań, do jakiej telemetrii, co możemy wiedzieć ciekawego od telemetrii, przez telemetrię ryb. Ja tylko może dodam, że zachęcam, jeżeli ktoś jest tym zainteresowany, do kontaktu. Prowadzimy takich badań telemetrycznych sporo w Polsce. Z różnymi użytkownikami, najczęściej z użytkownikami wód. Poznajemy, co się dzieje z tymi rybami. To naprawdę dużo daje nam wiedzy o rybach, a jednocześnie pozwala podejmować rozsądne decyzje, jak nimi gospodarować, jakie podjąć działania, żeby te ryby występowały w naszych wodach. I telemetria jest świetnym narzędziem, też jest fascynującym sposobem spędzania czasu. Dzięki sobie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Zapraszam wszystkich do zlotu sumowego, do zgłoszeń. Fundacja Małpa Ratuj Ryby.pl. Będą zgłoszenia, będzie parcie i zainteresowanie. Będziemy też wszystko robili, żeby ten projekt uruchomić. Jeżeli nie będzie zainteresowania w tym roku, ja osobiście przyznam się, bo mnie to bardzo interesuje, że będę robił wszystko, żeby środki samemu uzbierać i uruchomić ten projekt, być może niezależnie. Zobaczymy, co życie pokaże. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję Wam tutaj za to, że Was zaciekawił ten projekt. Decyzja ma dzikie znaczenie.